VSDC Free Video Editor. Przykłady efektów wideo. Jak widzicie, zmieniłem troszeczkę układ naszych tutoriali. Stwierdziłem, że efekty wideo, picture in picture, przyspieszanie, spowalnianie i podobne efekty można zawrzeć tak naprawdę w jednym tutorialu. Myślę, że będzie to efektywniejsze. Przejdźmy do roboty. Tworzymy nowy projekt. Na zakładce Resources przeciągnijmy sobie źródła, z których będziemy korzystać. Są tutaj. Wybiorę jeden film oraz jedno zdjęcie. Myślę, że to wystarczy do prezentacji. Przeciągamy film w obszar roboczy. Trwa on 3 minuty 20 sekund. To jest zdecydowanie za dużo. Mogę go po prostu skrócić do 30 sekund. Reszta jest przycięta. To jest to samo, co odtąd do końca użyłbym narzędzia Cutout. Jest ono pokazane bodajże w części czwartej. No dobrze. Chciałbym teraz wybrać jakąś akcję z tego meczu. Może pierwszy rzut do kosza i spowolnimy go sobie. O, tutaj widzimy zawodnik. Wbiega na kosz, rzuca do kosza. Bardzo dobrze. Czyli przesuwamy się w to miejsce. Dostał piłkę. No dobrze. Od tego miejsca. Odtąd będziemy chcieli fragment spowolnić, aż do miejsca, gdzie oddał rzut. Przetnijmy zatem ten obiekt. Wskazuję obiekt. Cięcie będzie w pozycji markera. To jest oczywiście wycinanie, a to jest przecinanie kliszy, czyli nas to interesuje. Split into parts. Oba fragmenty są zaznaczone, więc jeżeli chcę dokonać kolejnego cięcia, muszę zrezygnować z zaznaczenia. Wybieram kolejny element do cięcia i przetnijmy w momencie, kiedy rzut już wpadł do kosza. No niech będzie to w tym miejscu i znowu dokonujemy cięcia. W porządku. Ten fragment puszczę najpierw spowolniony, a potem jeszcze raz ten sam fragment puszczę przyspieszony. A zatem muszę go powielić. Rezygnuję z zaznaczenia, ponieważ oba były znowu zaznaczone. Zaznaczam. Ctrl-C, Ctrl-V z użyciem schowka. Mam dwa razy ten sam fragment. Żeby było ciekawiej, jeden z nich jeszcze puszczę od tyłu. Może najpierw zajmiemy się jednak prędkością. Wskazuję wybrany fragment. Przełączam się na Properties Window i we właściwościach szukam prędkości. Proszę bardzo, prędkość 100% nie. Ma być 2 trzecie. Niech to będzie 67%. A zatem wyraźnie wolniej. Pytanie o tempo dźwięku. Dźwięk będzie także spowolniony, tak? Czyli będzie się wszystkie efekty dźwiękowe będą jakby rozciągnięte w czasie. Tu mógłbym tutaj modyfikować. Jak widzimy, ponieważ wszystko trwa wolniej, a zatem ten odcinek musi być dłuższy. No i rzeczywiście wydłużył się. Ten odcinek za to przyspieszymy. Niech on trwa dwa razy krócej, czyli 200% prędkości dajmy. W porządku. 200% prędkości, a potem jeszcze raz Ctrl-C, Ctrl-V i ten u góry dodatkowo damy mu playing backwards, czyli w odwrotną stronę będzie odgrywany. No i teraz już musimy tylko postawiać klocki we właściwej kolejności. Spowolnienie, przyspieszenie może o, do tego się magnesik przykleja, więc będzie nam łatwiej dociągnąć. Na koniec przechodzimy. Dobrze. A potem już scena do końca będzie odgrywana normalnie. W porządku. Zobaczmy nasz efekt. Preview. Normalna prędkość. Spowolnienie. Widać wyraźnie, że wszystko odbywa się dużo wolniej. I jeszcze raz ta sama scena. Tym razem przyspieszona. I ta sama scena do tyłu.
Wszystko przebiegło poprawnie. Przejdźmy do efektu Picture in Picture. Resources, zakładkę Resources, przeciągamy ją sobie do naszego obszaru roboczego. Ona oczywiście będzie działała od miejsca markera, ale będzie można to potem przesunąć. Przeciągam i już nasz obraz się pojawił. Przejdźmy może markerem w to miejsce. Nie widać naszego obrazu. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy, warstwy są widziane od dołu, a zatem te niżej zasłaniają to, co jest wyżej. Zmieńmy tę kolejność poprzez przeciągnięcie. Jak widzimy teraz, nasza żaba rzeczywiście jest na pierwszym planie. Upewnijmy się, że zaznaczaliśmy właśnie żabkę. Możemy ją teraz przeskalować, ponieważ nie chcemy zabierać całego ekranu. Niech to będzie taka wielkość i umieśćmy ją w tym miejscu. Zobaczmy na nasz efekt. Picture in picture. Bardzo dobrze. Nie znaczy to, że to musi być zdjęcie. To może być równie dobrze obraz. Zobaczmy. Jeszcze raz, może równocześnie z żabą, dodajmy do obszaru roboczego nasz pełny film. On jest trochę oczywiście w tym momencie za długi. O, skróciliśmy go sobie. Żaba też niech nie trwa do samego końca, tylko przez chwilę. Ten film też przez chwilę. Żaba, czy będzie przesłaniać film, a tylko w tym obszarze. Tak, a tu mamy ten film, proszę zobaczyć. Jak go przesuniemy, on jest gdzie indziej. Zaznaczmy go i zmniejszmy jego wielkość. O, przeskalujmy go sobie. Do tego miejsca on się będzie oczywiście zaczynał od swojego początku. I w tym miejscu go umieśćmy. Zobaczmy na efekt. Puszczamy preview. Jeden picture in picture, a tu mamy drugi picture in picture, który pokazuje, że można mieć filmy wewnątrz filmu. Z tego jednak zrezygnujemy. Usunę tę warstwę. OK. No, przesuńmy sobie może podział okienka w górę troszeczkę. No tak, ale nie widzę teraz całego obszaru roboczego. Zmniejszmy podgląd. Przypominam, że ten pasek narzędziowy można dostosować sobie w menu View. Tak? Na przykład narzędzia powiększania, pomniejszania to jest Zoom Tools. Zniknęły teraz. Teraz je przywróciłem. Przejdźmy z powrotem do edycji. Dobrze. Mamy naszą żabkę. Ona się znowu tak gwałtownie pojawiła. Pamiętamy efekty Fade In, Fade Out, żeby ona powoli się pojawiała albo powoli zanikała. Ale chciałbym przejrzeć to menu Video Effects troszeczkę dokładniej. Wskazujemy obiekt, który będzie poddany modyfikacjom. Obiekt graficzny, ponieważ są to wideo efekty. I dodajmy kilka ciekawych efektów. Na przykład zoom. Może nie od pozycji kursora, tylko od samego początku, czyli będzie to efekt pojawiania się żaby. Niech on trwa przez 3 sekundy. OK. Przełączmy się znowu na Property Window. W porządku. Jak widzimy, możemy niezależnie rozciągać żabę w poziomie X Levels i niezależnie rozciągać ją w pionie. Może skupmy się tylko na rozciąganiu w poziomie. Początkową wartość ustawmy na 0%, a końcową na 100%, czyli na początku żaby w ogóle nie widać, a potem będzie się rozszerzać do swojej normalnej szerokości. Sprawdźmy ten efekt. Tak jest. Dodajmy jeszcze coś ciekawego. Na przykład rotate. Proszę bardzo. Także od początku sceny, także przez 3 sekundy, a może nawet trochę dłużej, przez 5 sekund. Będzie się częściowo pokrywało z efektem rozciągania, ale będzie trwało dłużej. No i kąty. Kąty, najważniejsza sprawa w efekcie Rotate. Początkowa wartość niech to będzie 359, czyli pełny obrót prawie,
a finalnie ma skończyć na 0. I popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście się obraca i rozciąga. Przestało się rozciągać, ale jeszcze się obraca przez kolejne 2 sekundy. Bardzo fajnie. W efektach wideo jest także przesuwanie, shift. Jeśli o to jednak chodzi, to łatwiej użyć chyba tego przycisku. Dodanie ruchu. Jeżeli wyjdziemy z jakiegoś obiektu i tylko go wskażemy, ten przycisk jest nieaktywny. Muszę wejść do konkretnego obiektu graficznego i teraz mogę dodać jego ruch. Przesuńmy się może tak, żebym go widział w ogóle. Łatwiej będzie mi go wskazać. I żabce dodamy ruch. Skąd? Tu object end. No niech tak będzie. Przez 6 sekund, czyli do samego końca. Niech się przesuwa tutaj w poziomie. Przypominam, używaliśmy już tego efektu, że wersja bezpłatna pozwala mieć tylko jedną trajektorię dla jednego obiektu. Jeżeli byśmy chcieli tutaj dodać jakąś linię łamaną i po krzywej poruszać go, no niestety to już jest wersja Pro i trzeba by za nią zapłacić. Będziemy w stanie obejrzeć podgląd, ale już nie będziemy w stanie wyeksportować. Co zresztą może sprawdźmy. Dodajmy w związku z tym jeszcze jeden. Kontynuujemy, tak, trajektorię. Jeszcze jedną strzałkę i teraz powinien po takiej trajektorii się poruszać. Sprawdźmy. I rzeczywiście widzimy, tak jest na podglądzie, natomiast przy eksporcie, przełączmy może się na Export Project. Przyjmijmy tutaj standardowe ustawienia. Niech to będzie ten sam plik, który eksportowałem poprzednio, ale jeżeli zrobimy eksport, to widzimy już, że Hardware Acceleration to nam nie przeszkadza, bo to po prostu będzie się dłużej eksportowało, ale już widzimy, że Motion Through Set Points nie zadziała. Tak? Jest to opcja płatna. Jeżeli wyłączymy tę właściwość, przejdźmy znowu do edytora. O, i tutaj usuniemy, usunąłem całość niestety, no to jeszcze raz. Proszę bardzo. OK, dotąd. W tym momencie eksport nie będzie krzyczał o żadne licencje, chociaż tutaj mamy też pewne już rzeczy, które zostaną przy eksporcie pominięte. Zaraz zobaczymy na koniec, jakie efekty uzyskamy. No cóż, wersja bezpłatna. Przejdźmy znowu do edycji. I podsumujmy. Umiemy przyspieszyć lub spowolnić film, puścić go w odwrotnej kolejności. Umiemy dodawać przeróżne efekty wideo, rotacje, rozciąganie i tym podobne. Umiemy użyć efektu Picture in Picture, czy to na zdjęciu, czy jak widzieliśmy tutaj wcześniej, na filmie wewnątrz innego filmu. Na koniec jeszcze wyeksportujmy projekt, zobaczymy. Pomijamy te rzeczy, które są płatne. Obejrzmy film wynikowy. Przesuwająca się żaba z rozszerzaniem, czyli dobrze. Efekt spowolnienia jak najbardziej działa. Efekt przyspieszenia. I efekt cofnięcia. I to, co chcieliśmy, to, co założyliśmy, wszystko zadziałało poprawnie i wyeksportowało się. Dziękuję.